Wtedy za 3000 sprzedano budynek najlepszy w Kotlinie. Najlepszy budynek przy Rymarkiewicza starej szkoły. Gdzie nawet ten budynek przy Dworcowej, pani Mari, która kupowała, który był jednym z najstarszych budynków chyba w Kotlinie, bo tam jeszcze był magistrat niemiecki, pruski dawno, przed wojną pierwszą, proszę, i urząd gminy, był w gorszym stanie niż tamten. Szanowni Państwo, ale podejmowaliście Państwo stosowną... Ja byłem przeciwny właśnie, tam w tych budowach, między tej też jestem przeciwny, bo to... Gdzie między podejmowany był temat wysokości bonifikaty, a sami Państwo dokładnie wiecie, za jakie kwoty i jaki wymiar ostateczny te dwie części budynku zostały sprzedane. One tam przekraczały ciut powyżej 20 tysięcy, dlatego między innymi ta propozycja miałaby swego rodzaju usystematyzować. Z lokali było 200 zł, a wydatków było ileś tam tysięcy. No to ja sam byłem za tym, żeby lepiej tym ludziom oddać to za darmo, jak wciąż dokładać do tych budynków. Ale co... Zatrzymaliście sobie na ostatnich, no, przy ale to było... komisjach, sam Pan również wspomniał. Nie, oczywiście. Dzisiaj Pan ręki nie podniósł za tym, żeby na ulicy Dworcowej dać taką bonifikatę, bo wiecie Państwo i pamięć nie jest taka, że już zapominamy, naprawdę rozmowy były dość intensywne, a jakie były tego podstawy, no to każdy z nas indywidualne zdanie. I tu ma Wojt rację. Szanowni Państwo, to jest propozycja. Jeżeli Państwo widzicie inny charakter, proszę przedstawić propozycję.